pitolami jebanymi. Witajcie, utrudzeni wędrowcy, w 41. odcinku podcastu pod tytułem Nówka Folia. Niezmiennie, jak zawsze, wita was Krystian. Jak zawsze, niezmiennie, wita was Wiktor. Listopad, najboleśniejszy wrzód na dwunastnicy roku, jak mawiał poeta. Więc starając się dopasować do tej paskudnej aury, przygotowaliśmy po raz kolejny odcinek cięższy, metalowy. Co konkretnie? Cięższy i niesmaczny, bo język Lindemana na płycie Cungę zupełnie nam nie leży. Następnie autopsji z Ashes, Organs, Blood and Crypts. Wszystko to, co słyszeliśmy w ostatnich 30 latach, ale być może podane nieco inaczej. Na sam koniec Mourne z Engraved with Pain. Zaskoczenie na koniec roku, sludge'owe, które pomimo 40 minut i 4 kawałków słucha się nad wyraz dobrze. Co spoilował, ale zapraszamy. Zapraszamy. Wiktorze, koncert Lindemana już za niecały tydzień, w związku z tym warto zrecenzować jego pierwszy solowy album, co bywa dość mylące na właśnie, warto nadmienić, że to będzie koncert Tila Lindemana, nie Lindemana, ponieważ tu konfuzja była ogromna. Jest to znacząca różnica. Cungę, debiut od mistrza pływania w Europie, czy wicemistrza? Tak, młodzieży. NRD. To powiedzmy trochę, jak łączymy sport z industrial metalem. Neue Deutsche Harte. Słów kilka, proszę. O tak, dobrze przywołałeś ten termin, bo on już zdechł po prostu w momencie wymyślenia. Tak nie na Wikipedii, nie. Tak? Neue Deutsche Harte. Cały czas jest Rammstein, cały czas jest Neue. Jest Umf i teraz Lindemann doszedł, już trzeci zespół z tego samego gatunku. Od 30 lat jest Neue, także... Tak, cały czas Neue. No słuchaj. Znając wytwory zespołu Lindemann, bo tu jest ta konfuzja właśnie, że to jest debiut solowy Tila Lindemana, natomiast Lindemann to był zespół z nazwiskiem tego wokalisty, więc tutaj... Przy udziale Petera Todgrena. Tak, 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 Szweda, pana Szweda. Mamy tutaj do czynienia z debiutem, no aczkolwiek wiedziałem, czego już się spodziewać mniej więcej, bo zakładałem, że chociaż tam jest Lindemann, tu jest Till Lindemann solowo, to będzie podobnie. Otwiera tą płytę kawałek Cungę tytułowy. I kiedy go przesłuchałem, miałem takie: Boże, jakie to jest sztampowe. Mam nadzieję, że potem będzie lepiej. I było lepiej. Czy dużo lepiej? Czy dużo lepiej? Nie. Ale było trochę lepiej. No powiem ci, że jestem trochę zniesmaczony, trochę zdumiony tą płytą. Mam odczucia bardzo mieszane, ale jednak więcej tu jest dziegciu niż miodu, tak bym powiedział. Ja powiem tak, solowo ci muzycy Rammstein, porównam to do płyt pana Ryszarda Kruspe, to jest dużo lepsze niż te rzeczy Kruspe, które wydawał w Emigrate, bo Emigrate jest fatalne. Okej. A to jest zwyczajnie znośne. I jak ktoś jest fanem Rammstein, to łyknie. No właśnie to momentami jest wręcz nieznośne. Ja rozumiem. Tak, oczywiście to nawiązuje stylistycznie do Rammsteina. To jest cały czas to samo. Charakterystyczny wokal, te takie Neue Deutsche Härte, czyli takie industrialne brzmienia posplatane z jakimiś dźwiękami elektronicznymi, techno, happy hardcore. I o ile w Rammsteinie to zawsze było jakoś tak zgrabnie poskładane, nie wiem, czy to jest zasługa tego Landersa, tak? Paul Landers nazywa. Czy to jest zasługa całego zespołu? Tutaj to się momentami strasznie wykolejało. To było nierówne, bardzo, bardzo nierówne. I właśnie pytanie, które powinienem zadać już na samym początku. Czy sprawdzałeś teksty? Nie, są po niemiecku, więc... Ojej, to szkoda. Ale Till je pisał, ale tutaj wypada o tym wspomnieć, no bo ja jako, że słysząc już wiedziałem, co tam się dzieje w tekstach, bo znam niemiecki. Dramat. Jeżeli rozumiesz teksty, to nagle ta płyta staje się 2-3 razy gorsza, bo... No dobra, bo pamiętasz pierwszą płytę duetu pod nazwą Lindemann, Skills in Pills. No tak. Tamte teksty, z tego co ja pamiętam, kojarzę, były takie śmieszne, taka beka trochę. No dokładnie, okay. Kicz, ale tam było drugie dno, nie? Price Abort na przykład. Niby tak.
Chociaż ja też nie jestem fanem tamtej twórczości, ale tamta twórczość jest znośna. Natomiast tutaj polećmy po kawałkach. Cungę sztampowy, nieciekawy, w ogóle jakaś metafora języka. Nie bardzo wiem, o co mu chodziło, no bo cungę to język, więc czy chodziło tam, że jego język nie ma kości i mówi, ale potem zatrzaskuje te szczęki i on już nie może mówić. Nie wiem, czy to było jakieś a propos wolności słów, jakiś protest song. Nie wiem, co to miało być. Drugi mamy Sportfry. Co myślisz o kawałku Sportfry? No śmieszne. Moim zdaniem to jest jeden z dwóch najlepszych na tej płycie. Jest ogień, jest ciężko, ciężej niż na Rammsteinie sobie tutaj pofolgował. Jest to naprawdę taki up-tempo, wręcz happy hardcore momentami. To będzie dobry kawałek do wyrabiania kolejnych rekordów na klatę po prostu na siłowni. Nawet tematycznie. Dobra, sprawdzimy jutro. Tak, no i tutaj też takie, nie wiem, pochwała, trochę beka ze sportowców, bo tutaj trzeba ich się głodzić albo wpieprzać dużo. Sport jest religią, tyle coś tam wychwyciłem. Jest dużo i nie do końca wiem właśnie, czy to była jakaś szydera, czy nie do końca, czy przeciwnie, pochwała. Ale wiesz co, odnieśmy się do rzeczy takich... No. Mało typowych, być może wręcz czasami śmiesznych, jak na przykład Tanz Lererin. Ja tutaj wszystkie chciałem przelecieć. Gra słów poniekąd zamierzona, ponieważ ten kawałek był oślizgły, był obrzydliwy. W sensie ta gitarka, ja rozumiem, że miałby taki śmieszny tutaj, ale... To jest akustyczne granie z klaśnięciami w refrenie. Z klaśnięciami mówi o tym, że jego penis wchodzi w nauczycielkę tańca. Tak, nie właśnie o to chodzi, że te teksty, jak się rozumie, to mi przypomniało trochę taką tutaj nabuduję analogię. Kojarzysz pana Gabriela García Márqueza? Oczywiście. Wybitny pisarz, ty jesteś fanem 100 lat, jestem fanem Miłości w czasach zarazy. On napisał taką ostatnią książkę, właściwie długie opowiadanie, Rzecz o mych smutnych dziwkach. Nie czytałem, nie. I ja czytałem niestety, to jest powieść o jakimś człowieku z schyłku życia, który idzie wynająć sobie nieletnią prostytutkę i ona jest taka... Człowiek, który pisał tak wybitną literaturę, ujawnia mi jakieś swoje ostatnie erotyczne marzenia na łożu śmierci i to było nieprzyjemnie się to czytało. I tutaj mam takie samo wrażenie. Till Lindemann zawsze te perwersje, te dewiacje w Rammsteinie ubiera w takie sexy ciuchy. A tutaj prostota tych tekstów jest jakaś taka oślizgo. Taki stary dziad śliniący się do młodych kobiet. To jeszcze... To nie jest smaczne. Mając na uwadze, że niedawno został uniewinniony za to... Tak, okej. Okay. Jakby tutaj nie wchodzę w ogóle w ten temat, bo został uniewinniony. Ja wierzę, że to jest koleś, który faktycznie muchy by nie skrzywdził. Może bez przesady, ale to jest koleś, który chce dobrze dla wszystkich. Nie zamierza tutaj nikogo krzywdzić. Natomiast no jakoś nie wiem. Te teksty były tak prostackie i niezręczne momentami i oślizgły właśnie te dotyczące seksu, bo jest ich tu kilka. Wiesz, znasz mnie, ja nie jestem pruderyjny. Ze mną można porozmawiać o od tyłu i tak dalej, ale nie, no ja się krzywiłem słuchając tych kawałków tutaj. Masakra. Spoko. Przechodząc dalej, bo to było bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Kawałek Nas. Mhm. To mi się spodobało i jak słuchałem refrenu tej wstawki po tym, jak Lindemann mówi słówko Nas, to tytułowe, miałem takie, kurwa, czy ja słucham Meshuggah? Jakiś dźwięk wszedł na chwilę? Ta gitara była taka nierówna, ciężka. To mi się spodobało. Zaraz potem było Alles für Kinder. Mm-hmm. Też spoko, bo ten kawałek też był niepokojący. Tak, takie nawiązanie. On często od dekady jakoś, może trochę więcej, nawet wplata takie creepy kawałki a la, wiesz, laleczki, klauny, dzieci, ten motyw się taki przewija, taki to samo, sierociniec wiktoriański. To trochę, nie? Ale to też już przerabiał Rammstein. Na... Tak, Pupę, Donau Kinder. Dokładnie, miałem to powiedzieć o kawałku Pupę. Producentem tej płyty, producentami są aż 4 osoby, ale głównym jest chyba pan Sky von Van Hoff, który też odpowiadał za Zeit Rammstein. Kurczę, to słychać. No. Że Lindemann tylko napisał teksty, a resztę rzeczy ładnie zapakował. Zdecydowanie, zdecydowanie. No i Zeit nie jest jakąś płytą wybitną w moim odczuciu. Mam też. Jakoś to przemknęło, tak. Wydawali lepsze nie rzeczy. Nie wracam absolutnie, ja też już nie. Do... A znalazłeś tutaj ten hidden track na końcu? Oczywiście, że tak. Zenek Martyniuk w bawarskich ciuchach. Ale cofnijmy się jeszcze. Cofnijmy się jeszcze wcześniej kawałeczek. No. Bo mamy kawałek Schweiz o tym, że się poci. Dosłownie. W tym tekście jest tylko to, że się poci, że się leje, że kobiety go unikają, bo jest zapocony. Nie wiem, czy to ma być jakaś metafora, co to miało być. Po czym mam kawałek Lecker. Tu znowu on mówi, że jest jami, że on mlaska, że chciałby wylizać i to jest takie... Ja rozumiem, że tu chodzi o jedzenie, jest ta dwuznaczność, ale... Weź, nie do ucha. Nie do ucha. Żarty starego. Nie? No, takie dokładnie. No i potem mamy Selbstverliebt, ostatni kawałek.
Właśnie. Który był taki sobie, po czym wchodzi Hidden Track. I tam masz to takie disco, disco deutsche, tyrolskie. I ten Hidden Track okropnie przaśnie, który rzekomo taki miał być, ale to, że to jest żart nieusprawiedliwe tego, że to jest cholernie słabe, odzwierciedlał stan mojego umysłu po przesłuchaniu tej płyty. To był mój mózg po prostu, jak przesłuchałem tę płytę. No, nierówności jak łódzkie nierówno, drogi. Nierówno jest masakrycznie i złe momenty są naprawdę złe na tej płycie. Mm-hmm. Tak ją ocenię. Ma momenty. Ma. Ale jest kilka. Wstyd. No. Wstyd. Jest słabo. Jak jest wstyd słabo. Po niemiecku? Shame. Shame po prostu? Shame myśl albo no wstyd. Shame. Frau, nie Frau, Herr Lindemann. Słabo. Sehr schlimm, no. Fajne były te kawałki, o których wspomniałem, czyli Nas, Alles für Kinder, Sportfrei, Altes Fleisch też było spoko z referendum. Altes Fleisch i Sportfrei to są moje dwa ulubione kawałki. Melodyjny. Ale im dalej, tym jednak gorzej. A to Tanzlererin właśnie, o którym wspomnieliśmy, to posłuchajcie tego klaskania i przypomnijcie sobie, o czym mówił Wiktor tekstowo, to... Tak, teksty są tutaj bardzo znaczące. Oddaję po prostu. A wpadliśmy na pomysł recenzji ze względu na nadchodzący koncert, bo to też jakieś takie wydarzenie. On w pierwszą trasę jedzie solową. Tak. Ciekawie, jak to będzie wyglądać. Podobnie jak w Rammsteinie, podejrzewam. Pewnie tak. Ocena? Bo nie ma się co nad tym rozwodzić. Słabe 5. Słabe 5. Nawet słabe 4, no, bo to wręcz... 4-5 takie... No dobra, mocną czwórkę dam, mocną czwórkę. Dajmy obydwaj 4, bo zgadzamy się co do tej płyty. Jasne, nie ma co tutaj ukrywać, że... Absolutnie człowiek... nie będę wracać. Rammstein ma dobre teksty. Tak, no mówię właśnie, że on zawsze te takie perwersje, bo w Rammsteinie też jest dużo o seksie, o jakichś dziwnych typach miłości, nazwijmy to, miłości w pięciu smakach. I on to zawsze ubierał w jakieś takie ciuchy, że to było charyzmatyczne, takie sexy wręcz. A tutaj ma te teksty takie groteskowe, ale do bólu. To no, powoduje grzyć zębów po prostu. A w sobie dzisiaj włączę kawałek cenzu, bo bardzo lubiłem tam te fragmenty typu lecz nie było tam żadnego śniegu. Tak, zwischen deinen langen Beinen. Tak, polecam no. Generalnie też zobaczyć. Tak, tak. I przeczytać teksty, bo Lindemann jeszcze niedawno miał naprawdę dobre pomysły, jeżeli chodzi o ubieranie popieprzonych rzeczy w ładne ciuszki. Dawaj dalej. No dobrze, Krystian, lecimy dalej. Autopsy. Ashes, Organs, Blood and Crypts. Który dziewiąty album? Któryś z kolei po powrocie, bo oni milczeli przez początek pierwsze lata XXI wieku, w 2009 powrócili? Tak, jakoś tak. Wydali teraz kilka płyt, ta jest wydana dosyć szybko, bo w poprzednim roku była chyba poprzednia. Klasyka death metalu, jak ci się podobała? No jak to klasyka death metalu, no podobała koniec mi się. Koniec tematu. A, i... Tak. Ten odcinek będzie miał znowu 17 minut, no bo liczyłem, że coś powiesz o autopsji. Znaczy, co mogę powiedzieć? No. Ja ich poznałem stosunkowo dawno temu przez płytę Mental Funeral i to było dla mnie wtedy takie, to były moje początki w ogóle z metalem i to dla mnie było tak obleśne, tak obskurne, ta muzyka była taka duszna, taka spleśniała. Okej. Okay. Jakby się nazywali Tomb Mold, to by to bardziej pasowało niż ta nazwa autopsji. Wchodzisz i dostajesz zapalenia płuc od grzybicy. Tak, i nawet jeszcze bardzo dobrze wspominam kawałek In the Grip of Winter, jak oni opisywali wtedy, że człowiek marznie na śmierć. Swoją drogą w tamtych latach jeszcze Pestilence nagrało kawałek o dehydracji na pustyni. Dziwne zbieg okoliczności. Początek lat 90. żywioły dawały w kość ludziom piszącym teksty w muzyce metalowej. Ale wracając, no, niewiele możesz powiedzieć nowego o zespole, który... Syndrom autopsji i syndrom Cannibal Corpse. Cannibal Corpse ma w sumie stylistycznie to jest dosyć podobne, bo też tak. Mnóstwo flaków na okładkach, mnóstwo flaków w tekstach, w tytułach. Gore, nie? Trup ściele się gęsto. Ludzie od 30 lat nagrywają to samo i jest to tak samo dobre i to jest love or hate. Chociaż ja nigdy właśnie nie byłem wielkim fanem autopsji, jeżeli mam być szczery. Z tych klasyków death metalu męczyło mnie zawsze w tych albumach, że bardzo dobrym wyjaśnieniem moich odczuć względem autopsji jest kawałek Well of Entrails, jeden z najdłuższych na tej płycie, bo autopsji ma dwie twarze. No.
I Will of Entrails pokazuje te dwie twarze. W pierwszej połowie masz autopsję typu tak, czyli oni zaczynają zwalniają, zaczynają chodzić po jakichś dziwnych tutaj miejscach na gryfie. A zaraz jest weselna perkusja. Dokładnie. I to jest ta autopsja, które preferuję. Natomiast oni zawsze to mieszają i ta pierwsza część jest taka... Nigdy do tego nie wracałem przez to, że nie zachwycały mnie te riffy, nie chwytały. Te dumowe wstawki jakieś takie wolniejsze, działały na szkodę moim zdaniem tych albumów. Ale to jest moje odczucie, takie subiektywne względem tych riffów. Zawsze było. I tutaj jest dokładnie tak samo. Trzeba przyznać, że są oryginalni. Mało kto potrafi ich podrobić, bo te ich zwolnienia i przyspieszenia z tą charakterystyczną perkusją i wokalem Reiferta, który za tej perkusji się drze, to jak wspomniałem, to jest Love or Hate. To jest już taki... To nie trafi do nowej publiki w żaden sposób. To jest Może ktoś poznaje metal i po raz kolejny, wiesz, kolejne pokolenia lecą po klasyce. Takie rzeczy warto poznawać od samego początku, nie? Severed Survival właśnie. Tak, no ale mówię, tak. To jest dziadzia metal, no po prostu. To już właśnie ludzie tacy... Nie powiemy nic ponad to, co powiedzieliśmy a propos Obituary ostatniego, na początku tego roku. No. Ale... wracać będę, bo niektóre kawałki są naprawdę mega spoko. Już zaczyna się dobrze. Niektóre. Czy mój ulubiony trzeci No Mortal Left Alive. Ten riff pod te właśnie No Mortal Left Alive, pod te wersy, gdy on jest taki putu, 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 jakieś szybkie legato pod to wchodzi, jest, kojarzy mi się właśnie z jakąś taką, nie wiem czy kojarzysz, ale kiedyś grając w Left 4 Dead, czy oglądając Walking Dead, człowiek gdzieś tam, ten nastoletni, miał w głowie takie wyobrażenia, co to by było, jakby była apokalipsa zombie, jakby to wyglądało. I przy tej muzyce możesz to sobie faktycznie zwizualizować, co ty byś robił. Ona idealnie pasuje tematycznie do tego Trup ściela się gęsto. Spoko, ty zawsze masz takie apokaliptyczne jakieś w death metalu takie wizje, tak samo jak... To nie są rurki z karabinu. Alcerate słuchasz, to zawsze widziałeś te płomienie. No nie wiem, ja nigdy nie byłem fanem tematyki zombie. Z nielicznymi wyjątkami, więc okej, jakby rozumiem, kumam koncepcję, kumam czacze, nigdy nie była to moja para kaloszy, ale trzyma to równy poziom, jest spoko. Jest spoko, naprawdę nie powiem dużo o tej płycie, bo nie mam wiele zapisane o tych kawałkach. Toxic Death Fuck też był fajny tytuł. Ja mam napisane Esencja. Esencja, to było dobre tempo, to było mało tego dumu, więc zapisane, że też jest spoko. No Mortal Left Alive, okej. No i tyle. Tyle bym powiedział. Bones to the Wolves był w miarę spoko, o reszcie nie mam zapisane nic. Ja słyszę, że ci ludzie po prostu bardzo cieszą się z tego, że wciąż mogą nagrywać, że wciąż jeżdżą w trasy, mają fanów, tak jak zresztą stara gwardia death metalowa, i ja to bardzo cenię. Te płyty są od autopsji zapach równe. Zapach piwa i kiełbasek, to jest ich żywioł. Gdzieś tam na jakiś festiwal. Tak, i zapach potu unoszący się pod sceną. Myślę, że... I świeżo umytych włosów, bo włosy zawsze są świeżo umyte, a ludzie są spoceni. Zależy, która godzina festiwalu. No właśnie, nie, bo to jest tak, że włosy się tak szybko nie ubrudzą i ludzie już się zdążą spocić w pogo, ale jak zaczynają machać głowami, to czujesz ten head and shoulders wymieszany z potem i to jest taki dziwny dysonans poznawczy. Patrz. Jak teraz będę na jakimś koncercie, to też... Zwróć uwagę. Tak. Zaciągał tam za tym. Jak metaluwa, to truskawkowy, a jak facet, to taki bardziej, wiesz, świeże perfumy, head and shoulders. Albo jakaś pokrzywa, nie? Tak, Adidas, coś, te klimaty, Active Bodies. No dobrze, 7. No, 7. 7. Zgadzamy się. W tym odcinku wyjątkowo się zgadzamy. Przeszliśmy od wyrywania sobie flaków, kończyn z korpusu po pokrzywę head and shoulders. Dobrze. No to już będzie... Był Kitsch Lindemana z Tanzlererin, były właśnie flaki Head and Shoulders, a następnie, nie wiem dokładnie jak to zatytułować, będzie rzecz trochę jak Ken Mode, myślę, sludge'owo-postowo, taka smutna. Identyfikacja wizualna, ta okładka mi się skojarzyła tak, z tą bardzo. No, taka... to może to masz na myśli. Bardzo zimny klimat, bo patrząc na okładkę płyty, właśnie miałem takie, już będzie mroźno. Tak. Przez klimat. Morne i Engraved with Pain. Nie będę udawał, że znam ten zespół bardzo długo, bo podrzuciłeś mi go teraz. Ty znałeś ich wcześniej? Ja słyszałem. Jakoś fragmentami, kawałkami. Dobra. Ale też... Nadrobiłem, bo mają tych płyt. Oni zaczęli wydawać jakoś w 2009, coś koło tego. Mamy do czynienia ze sludge metalem i tutaj, o ile powiedzmy tak nawiążmy może trochę niezręcznie do pierwszej płyty, o ile Lindemann z Kakao starał się robić jakieś cudawianki często na tej swojej płycie, tak tutaj mamy proste, ale efektywne granie.
To jest dobra płyta. Absolutnie nieodkrywcza, absolutnie tutaj nie doznałem jakiegoś olśnienia, ale jest klimatyczna, wręcz hypnotizing, jakby to powiedziała Joanna Krupa, i mi się podobało. Mi się naprawdę podobała. Mi również. I produkcja, i to jak czytałem wywiad z panem Miłoszem Gasanem, liderem o polskich korzeniach zespołu Morne, tak. To oni stawiają na proste środki, znaczy gitary, bębny, bas, jakieś tam klawisze w tle i nawet sam wspomniał, że nie zwracają za bardzo uwagi na to, jaki ten sprzęt mają, bo liczy się dla nich po prostu efekt nagrywania. No, nie ale wiem, czy nie ma w tym trochę już takiego pozerstwa a la Burzu, no dajcie mi najsłabszy mikrofon. Ale okay. Myślę, że nie zupełnie o to mu chodziło, ale że nie skupia się na tym, żeby coś tam tworzyć, nie wiadomo, coś innego. Okej, rozumiem. Ma jasny cel, który chce zrealizować przez dźwięki, które tam sobie tworzy. I bardzo to szanuję. Z czym mi się to kojarzy? Może ten pierwszy i drugi utwór były, nie powiem, że nieciekawe, ale takie dość typowe. Jak dla mnie drugi to najlepszy na tej płycie. Jest taki bardzo post. Tak, on, mam napisane bębny, zwłaszcza w pewnym momencie zaczęły mi przypominać Affliction Bandit. Tam też był taki efekt, że właśnie te bębny, on zaczynał na podwójnej stopie tam szły takie jakieś serie po tomach i w tle sobie gitarka tam zaczyna plumkać jakieś właśnie takie hipnotyczne pętle. Tutaj był bardzo podobny efekt, o ile dobrze kojarzę. Świetnie się rozkręcał. Mhm. Tak, tak, tak. Z kolei trójka, trzeci utwór, bo powiedzmy w ogóle, że tutaj mamy tylko cztery utwory za to trwające po około 10 minut. Ale tak, a propos tego jeszcze, przepraszam, że ci przerwę. Mam wrażenie, ta płyta trwa mniej więcej tyle samo, co dwie poprzednie, które recenzujemy, a mimo tylko czterech utworów, najlepiej mi się tego słuchało, najpłynniej i nie czułem tej długości, tych 40 minut tych kawałków, zleciało mi. Ale to często jest tak, że jak masz po 12 utworów, nawet jak są krótkie, to masz takie, wiesz, tutaj od sasa do lasa właśnie, że tutaj już słuchasz i co chwila coś się zmienia, masz wrażenie, że tych kawałków było już powiedzmy 8, a może jeszcze parę do przesłuchania. A tutaj masz takie po prostu dłuższe opowiadania, tak? Masz cztery, ale to jest solidna jakby całość, która no od początku do końca jest spójna, zawsze tak mówię, ale wiecie, o co mi chodzi, no, że to jest taki fajny monolit, muzycznie i klimatycznie, no, w ten sposób. Coś o trzecim kawałku chciałeś powiedzieć. Tak, że tam na początku było elegancki, to fajny, taki kawałek. Wretched Empire, trzeci kawałek. Tam z kolei była taka Alcerate'owa gitarka, ten przester brzmiał. Mam to samo zapisane, no. DSO Alcerate, tak. Troszkę Godflesh. No, też, okej. Okay. Trochę klimat industrial, przez to, że to też było takie tak, zimne. Tak, zimne właśnie, takie bloki betonu trochę sobie wyobrażam. Właśnie trochę kanciasta jest ta muzyka, taka matematyczna się robi momentami. Nie ma to za dużo właśnie jakichś zmian tempa, ale przez to ona nabiera właśnie takiego efektu hipnozy, takiej zimnej. No. Żałuję, że nie mogłem znaleźć tekstów w internecie, bo na wideo, które są opublikowane na YouTubie, które są wręcz przefatalne, polecam, żeby skontrastować swoją muzykę. Ja musiał tą łyżkę dziegcił, a już tak ładnie było, głaskaliśmy. Znaczy, ja widzę, że ci ludzie nie czują się dobrze, nie mieli na to pomysłu, wytwórnia ich zmusiła, żeby to promować. No, a co jak się okaże, że jednak nie zmusiła, że chcieli? Nie, ja czytałem, że nie byli za tym. To chyba dobrze. W ogóle ich pierwsze teledyski, dobrze, dlatego będzie im wybaczone. Tak. Nie, ja chciałem reaction video zrobić, bo miałem parę komentarzy do tego, co się dzieje na ekranie. Możesz na TikToka wstawić w sumie, czemu nie. W sumie. Nie mogłem tych tekstów znaleźć, a czytałem właśnie wywiady z nim, że on bardzo skupia się na warstwie lirycznej. I no, rzecz jasna na Metal Archives przeczyta, że to jest depression, i society, problems, anxiety i tak dalej. Tak, a propos twojej koszulki, myślę, że tutaj... A, tak. No tak, to... Tak. Te klimaty. A propos kiczu Lindemana i w ogóle. Ale tak, żałuję, że tego nie znalazłem, bo czuję, że jeszcze większy klimat by stworzyły. On też w wywiadzie a propos trzeciego utworu mówił, że tekst traktuje o tym, jak ludzie zostali podzieleni i jak nie uczą się z historii o tym, czemu, komu ufać. Okay. To trochę a propos ostatnich tam kilku lat, które faktycznie trochę wywróciły społeczeństwo do góry nogami. Mówimy o amerykańskim, czy... Ogólnie, no to jest coś. COVID i tak taki dalej. Machiavellizm trochę wjeżdża, dzieli rządź, no coś w tym może być. Za dużo tylko nie mam o ostatnim utworze. Ja zwyczajnie przeleciał, przebrnął. Mhm. Skupiłem się raczej na tych pierwszych trzech, które są. Tak, był słabszy. Mniej zapadający pamięć, nie miał jakichś charakterystycznych momentów, takich skojarzeń. O, jeszcze mam jedno skojarzenie, przypomniało mi się. O. Taki trochę zapomniany, niesłusznie moim zdaniem, zespół, ale też dlatego, że już nie wydał chyba od wielu lat nic. Mińsk. Okej. Okay. Sludge metal też taki właśnie. Myślałem, że powiesz Rosetta na przykład.
Nie, Rosetta jest bardziej energetyczna, energiczna taka, tam ta perkusja szaleje, tam jest ten kosmos, tutaj jest jednak zimny, przyziemny asfalt, deszcz i mizantropia tutaj. Klimaty są inne, chociaż może środki zbliżone do osiągnięcia, okej? W sumie trafne. No. Ja właśnie zaznaczyłem przy tym to God of Flesh. Podoba mi się ta oszczędność, minimalizm, ale jednocześnie ta płyta nie nuży, nie jest jakoś specjalnie tak głośna. Jak można prosto i z emocją, z uczuciem. I nawet te solówki gitarowe jakoś mi pasują. Tak, były nie te przeszkadzają solówki, mi i wręcz przeciwnie, kurczę, mam ochotę wracać do tych fragmentów, są o tyle dobrze skomponowane. Tak, tak. No zgadzam się. Zgadzam się. Nie przedłużamy chyba. Nie przedłużamy, nie ma sensu. Ostatnie kawałki były już, ostatnie odcinki były wystarczająco długie, trwały ponad pół godziny, więc teraz możemy zrobić trochę krótsze. Dobrze, zatem zasłużone, bo zupełnie się tego nie spodziewałem, a właśnie kawałek drugi, Memories Like Stone, albo trzeci, Wretched Empire, to dla mnie top tego roku. W sensie kompozycyjnym, takim brzmieniowym. Bardzo miłe zaskoczenie. Zasłużone 8. 8. Dobra. W tym odcinku z kolei będziemy się zgadzać ze wszystkim, ja też dam 8. No Lindemanowi chciałem dać 5, ale faktycznie nie wiem, bardziej 4. Nie, daj. Nie pamiętam, komu dawałem 5 czy 6, ale nawet jeśli to ten album nie zasługuje na takie oceny, jak wymieniliśmy. Dobrze. Kończymy, prawda? Kończymy. Ogarnięte, płyty zrecenzowane. Było fajnie, było po staremu, było tak sobie, mocno tak sobie. No i tyle. Mamy jakieś konkretne coś, koncepty? Krystianie? Może panie Wiktorze Plackarnie teraz byśmy nagrali. Oj, tak, faktycznie. Osobne, no. Bo Master's Hammer się przyjął. A to już kolejną chcesz tutaj, o? Widzę, że wpadł w szał plackowania, wypieków. Nie wiem, no ale... Nie, no dobrze, spoko, jakby tutaj nie ironizuję, okej. Okay. Kupiłem parę rzeczy, może... A, dobra, w ten sposób. Może o czymś... Okej, no ja mam parę pomysłów też na Plackarnie, więc może faktycznie opowiemy co nieco. Będzie czas gawędy. Tymczasem czas dyskusji dobiegł końca. Dziękujemy. Łapki, suby. Wiecie. Lajki, listy do redakcji. Wiecie, gdzie nas szukać, wiecie, co robić. I tyle. Nie? Tak. Dziękujemy, popatki. Hej. Dzięki. Cześć.